Zobaczmy, co nam Lydia wymyśli. O! Damn! Oh man! God damn! Sick! Z czym do ludzi? Do widzenia! Ty, ale on zanim to zagrałem wyszedł. On wyszedł zanim to zagrałem, stary. Ale siadło pięknie, GG, hoki poki. Iluzjonista to czteroprowizyjna karta, wokół której można zbudować połowę talii. Tutaj jednak ich kombinacja z Wrygrefem i Ramonem, czyli wielokrotne kopiowanie najmocniejszego brąza z cmentarza rywala, stanowi jedynie o jednej z kilku części tak zwanego win condition w talii. Poza tym manewrem mamy tu trochę kontroli w postaci Sirocco, blokady czy strzałów za 4. Jednak głównym atutem deku są jej punkty własne. O ich sile stanowi m.in. kombinacja znana z Hyperfinu, czyli niesamowite combo gładyszki z liderem, które poza masywnymi punktami odchudza nas z magów zabójców i Afana. Przechodząc do standardowego gameplanu, pierwsza runda nie jest mocną stroną tej talii, bo punkty gwarantuje nam w niej jedynie Mistrz Plag, Głos Zagrobu, czy też niskoprowizyjni żołnierze, tacy jak Żółwiar Twain czy Brygada Impera. Mimo wszystko, mi w 10 spotkaniach nie zdarzyło się przegrać w R1 na równych, a wszystkie próby blidowania podjęte przez przeciwnika kończyły się dla niego tragicznie, bo ze stratą karty. Duże znaczenie w drugiej rundzie miała Sina Dal, a kartą, która również jest w niej mile widziana, jest Gąbczasty Grzyb. W rundzie trzeciej przeważnie najpierw chcemy rozstawić się z iluzjonistami, tak by potem dorzucić punkty z Gładyszki i Lidera, a na końcu usuwać najmocniejsze jednostki rywala Sirokiem czy Riensem. No właśnie, Riensem, który pierwszy raz gościł mnie na kanale i choć skorzystanie z jego rozkazu nieraz bywa trudne, to można zwiększyć na to szansę, wzmacniając go pianą z Gąbczastego Grzyba. Co nie zmienia oczywiście faktu, że ta karta już na wejściu jest w stanie napsuć krwi rywalowi. W talii odchudzamy się przeważnie niemal do zera, więc ryzyko niedobrania kluczowych kart jest znikome. Lydia von Bredefort figuruje tutaj jak zawsze jako świetna midrange'owa jednostka, mogąca nieraz pomóc nadrobić punkty lub czasem wykazać się jakimś wyjątkowym zagraniem, tak jak widzieliście na wstępie. Deczek na pewno godny polecenia i choć trzykrotnie musiałem uznać wyższość Skellige, to w czwartym starciu udało się ich pokonać, a z resztą frakcji talia radziła sobie znakomicie. O więcej gier zapraszam Was na zapis z wczorajszego streama na Twitchu. Tymczasem ja dziękuję Wam za każdą aktywność i zapraszam na gry rankingowe. Aha, i dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o takim formacie omówienia talii wykonanym w stylu podcastu o wesołkach. Pozdrawiam. Okej, zaczynamy zabawę. Iluzjoniści od Spyro. Lubiłem sobie pograć iluzjonistami, ale taką wersją jeszcze nie grałem. Są to iluzjoniści, ale połączeni z takim Hyperfinem troszkę, nie? Bo odchudzamy się tam niemalże, no czasami nawet do cały deck sobie skracamy, nie? Zobaczymy, jak to wypadnie w tym wypadku. Trafiamy na natchniony zapał w pierwszej gierce. Dobra. Jedna z moich ulubionych nutek z tej playlisty akurat się puściła. To dobrze zwiastuje. Obyśmy nie dobrali Brygady Gimpera, wymieniając Hajdawera. Nawet się zrymowało. Siema, tu z Mari, cześć. Siema, nice. Siema, byku. Siema, Eye of the Raven. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Do byków z YouTube, jak to oglądacie, to dajcie znać właśnie, jakie są wasze ulubione nutki z tej playlisty, jeśli wam się podobają jakieś. Ta jest moja, w top 3 by była chyba. Po prostu taki fajny klimacik, taki kurde, trochę tajemniczy, ale taki... Ej kurde, jaki dziwny ten... Dziwne użycie desantu w ogóle trochę. Ale okej.
Dobra, to my sobie zaczniemy z mistrza plagiatów chyba. Od razu. Na początku. Siemanko! A, sorry, że dwa dni streama nie było. Odpocząłem w sumie, no co? Przerwa taka, nie? Wiesz, zawsze coś. Od razu mi się chce grać teraz jeszcze mocniej. Przerwy muszą, trzeba robić przerwy czasami, nie? Chociażby te głupie dwa dni. No ale przerwy dwóch dni dawno nie miałem. Maksymalnie jedna i leciałem znowu. Pamiętacie zresztą, że ostatnio to od stycznia robiłem 30 dni z rzędu streama. 31 wyszło, tak naprawdę. Także no. Spoko, nie? Ale filmik zaraz wjeżdża, tak jak mówię. Na YouTube. No, widzę, czuję tak, że mamy taki kurde. A jest taka faza sezonu, gdzie. A to będą magowie? Czy nie, po prostu machiny chyba. Jest taka faza sezonu trochę. Gdzie gracze są uśpieni, troszkę pograli na początku sezonu. Potestowali te nowe talie, nie? No i chyba już opada ta ekscytacja taka spowodowana właśnie tymi nowymi dekami, balansem. Dwa tygodnie minęły, nie? Już słabiej się filmy je klikają, tak w środku sezonu. Mniej ludzi na streamkach, ale co tam. Lecimy z tematem, nie? Tak czy inaczej. Dobra, zablokujemy sobie tą zemstę. Ja dalej utknięty między... na drugiej randze, a chciałoby się pograć jakimiś ciekawszymi taliami na pro zamiast metą. No to jak ty tam utknąłeś? Co ty, świrek? Zwariowałeś? No to wyłaź stamtąd, chłopie. Podwójnym flipem przeskoczyłam w końcu na siódmą rangę. Zacnie gałgę. Tak trzymać. O, to Sirocco to raczej na scenariusz się przyda. Fajnie, że możemy się teraz jeszcze odchodzić z brygady Gimpera. Celem jest doturlanie się do piątej w tym sezonie. Gałgę, trzymam kciuki. Dla żadę, myślę. Lekko. No, ale jak grasz tym Filipem podwójnym, no to też jest bardziej memik, nie? Więc tam... No, spoko. Fajnie, że sobie w ogóle jakoś radzisz, nie? Fajnie, że sobie w ogóle radzisz, bo to nie jest jakaś kompetytywna super talia, nie? Z tym podwójnym Filipem. Nie oszukujmy się, nie? Pas. Klokiem albo milem, będziesz się mścił na pro, no nie. Mam nadzieję, że nie będę na ciebie trafiał, byku. Chociaż ostatnio często trafiam na widzów. W sumie to na jednego, na Cekluciego. Wspaniałego. Także, no nie wiem. Łatwo coś mnie ostatnio wysnajpić. Łatwym celem jestem. To przez to chyba, że to masę robię, coraz większy jestem, łatwiej mnie trafić. Nie, ale przytyłem już 3 kilo. W 2 tygodnie. No, te turnieje wydają się atrakcyjne, grając na takie jakieś tam balisty, tylko że on będzie zaczynał nimi na tył je będzie dawał. No, ale ogólnie to spoko ręka, nie? A, gładyszki nie ma, to czekaj, jeszcze trzeba mulligan poczynić, nie? No to tak to nie może być bez gładyszki. A, wiesz co? Co ty? Będziesz grał to raczej, nie? 2-0, czy nie? No nie wiem, nie zdradził się tym zagraniem. Mogę to zdjąć z turnieju. Teoretycznie. Ale czy chcę? Albo z Lydii też bombardowaniem. No dobra, no niech będzie. Turniej jest jeszcze za tym, za Siną Dalą, to fajnie w sumie. Chyba, że grzyba i potem głos za grobu, to może tak, co? Pokaż co on tam ma. A karobalistę ma. I straża Dawida. Nie, to najpierw straża Dawida w sumie. Nie, karobalista może być. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy w to wierzyć. No, tak.
Mamy ten głosik, zagrał fajny. Czy system rank powinien zostać zmieniony? A jak byś to chciał zreworkować? Jak byś chciał to zmienić? Coś tam? Kreatynka wleciała, tak, jest kreatynka. Oj, no to nie... No to kogo mam tym głosem zrobić? No nic, nagrałem jeszcze jednego iluzjonistę w takim wypadku. Mam nadzieję, że jeszcze... Nie, jeszcze jednego bombardowania nie będzie miał już. Nie powinien mieć. Już dwa razy użył, nie? Więc... Szkoda, że muszę grać tych iluzjonistów. Mam nadzieję, że się Ramon dociągnie i zagram jeszcze z ręki. Bo ten wrygryw, żeby coś robił, nie? O, najsik, teraz sobie wygnamy. Chyba ten Wołch, ja nie wiem, no, raczej nie będzie grał Defendera, taki facet, nie? Czy jakimś cudem, nie wiem. To mi się wydaje, że nie będzie. Zawsze Riens może mi zniszczyć tego. Riens może pomóc zniszczyć Defendera, nie? Także raz i dwa. No i fajnie się nadal nie wyleciała. Mamy tutaj carryover jakiś. Mamy lidera. Mhm. Na razie chyba się wszystko dobrze składa. No, Rico. Raz, mamy tylko jedną kartę do wywalenia. No jeszcze jest mag, ale nie ma okładyszki. No nie gadaj, zobaczcie w ogóle jakie karty zostały, nie? Lipa trochę, co? Ojejku, a gdzie gładyszka? No nie mów. Wariacie. Serio? O to chodzi. Dobra. Zaczynamy. Szkoda, że on jest na tym dalekim zasięgu, bo będzie mnie obijała ta balista, nie? Trochę. Od razu może zbić tą karo balistę. Może wieżę oblężniczą sobie wezmę. Na bliskim. Dobra. Mógłbym załogę próbować niby robić, ale... No nie, szkoda, że tego Ramona nie dostałem, to też lipa trochę. Bo w rygryw, no... Aha. Wrygryw jest cieniasem w tym momencie, kompletnym. Oddam go do talii chyba. Totalny półdupek, cieniaz. Okrutny leszcz. Nie przebierając w słowach. No co, mam defensywnie grać turniej? Czy Lydią coś próbować? Może Lydia mi da ten, jakieś fajną kapitułę, nie? Dawaj Lydia, wierzę w ciebie. Kapitułę dawaj mi. Yeah. Znaczy nie kapituję, słowo runiczne może. Kapituję to chyba nie, ale słowo runiczne przyjmę chętnie. Opla, ooh man, god damn. No to dawaj tego chłopa, nie? Super dużo czarodziejów to ja tu nie mam, a... To praktycznie no w ogóle, nie? Także strzelimy, naładuje się facet, strzelimy coś myślę. Każdy jest w stanie wbić pro? No właśnie, co ciekawe nie. To nie jest prawda właśnie, kurde, wiesz? Ej, no nie, jest szansa, że ostatnią kartą jest... Ale mam dwie siódemki tutaj. Mogłem Riensa zagrać, nie? I zniszczyć mu tą balistę. Nie wiem, czy to nie jest w sumie spoko tak naprawdę teraz. Ej, serio. No bo dostanę którąś z siódemek. Czy on przeżyje? Może go wzmocnię turniejem potem. No. Dobra. W
sumie to skorzystał z grzyba. Dobra. No, wiecie co będzie najgorsze? Wow. Okej. No dobra, nie? Ktoś to przeżyje chyba. Teraz... Kurczę, no. Najgorsze to jest ten wygryw, nie? To jest taki leszcz tutaj w tym momencie, że daj spokój. Jest zresztą Ramon, no, z żółwiem będzie współpracował, nie? Dobra, daj tą gładyszkę teraz już. No. No. Wygryw, naprawdę, wiesz? Facet. No i tak mi go dobierze, nie? Niestety si nadal, no ale trudno, nie? Fajne punkty, co? Fajne punkty. Siema Gacek, siema Gacek. Gacek, placek. Dobra, do widzenia. Jaki masz strzał za trójkę jeszcze? On ma prawie załogę w sumie. Znaczy ta wieża. Fajna ta wieża wyszła z tego, co? Zobacz, już 8 punktów z iluzjonisty. Spoko, zaraz wsadzimy żołnierza, to... Już... O, sprytny Zbyszek, tak? No ładnie, ładnie. Turniej w takim razie na łeb. Szybki. Gdzie mam Google Ace? Cześć. Dobra, kolejny turniej na łeb. Czemu nie? Jest! I teraz potężny dociąg z silnej dali, tak? Jest, wygryw! Za 4 punkty! mój Joker, wjechał. Nice! Zobaczycie ten potężny finish. O! Kurde. Myślisz, że się przestraszył wygrywa? Fajny, fajny debiut, podobało mi się. GG. Znowu ten lider, teraz jesteśmy na blue coinie. Fajnie, że jest mistrz plag. Będzie jakieś tempo, nie? Super, że jest grzyb. Dobra, już nie wymieniam chyba. Mam karty ok nawet do grania. Chociaż z żołnierzem będzie ciężko, żeby odchodzić się z brygady Gimpera. To muszę jednak coś jeszcze wymienić. A, to dalej jest taki żołnierz, którego nie gra się w R1. No ale jak teraz poczynię mulligan, to mogę dostać kogoś do brygady Gimpera. No, ale z drugiej strony to się nie odchudzę z brygady Gimpera, nie mając żołnierza typu, nie wiem, żółw Art Fane, nie? Także jeszcze coś bym wymienił. Ech, to jest Wołchw. No nie wiem, to trochę Lipton. Szczerzy. Może zbiję mu z turniejem kogoś. Jakiegoś żołnierza i wtedy... iluzjonistę bym zagrał. Albo coś, nie wiem. Bo z proaktywem tu jest niekomfortowo dosyć, szczerze mam powiem. Zobaczcie, mistrza plag gram i tracę 2 punkty, no ale trudno, nie? Wiele innych opcji nie miałem. Zestaw dyskotykowy trochę, no, się spompował wczoraj. Bob mi właśnie jeden wyzerował 3 fledery, a i tak przegrał gierkę 9 punktami. Wow. A, to jakiś Colgrim, tak? Serio? Holy shit. To jest jakiś Cloggers? No, durne mam trochę te karty, nie? Tak na R1. No co, muszę grać defensywnie chyba turniej po prostu, co? Na razie. Potem może Lydia jakąś się zagra. No, jak to jest Clock, to nie wiem, co to będzie. No, będzie ciekawie na pewno. Dobrze, mam tu jakiś głos za grobu w razie czego. Chociaż Gina z lampy za 0, jak wygram, to nie wiem, czy to będzie fajna opcja. O, i tego chłopa strzelę ostrzem z Lydii, nie? Potem sobie go stworzę z grzyba, chyba będę musiał.
No i będę mógł się odchodzić z brygady Gimpera dopiero potem. No trudno, nie? Ale okej. Chociaż nie, bo przecież to na cmentarz nie idzie karta. Dobra, nieważne. Zapomniałem, że to się na śmiertelnym ciosie wygna kartę. Trudno. To nie będzie brygady Gimpera w tej rundzie. No kulawo, co? Nie mam co grać, dosłownie. I będzie to mój pas teraz. Ale Lipton. Mógłbym Ramona grać w brygadę. Nie, chyba nie. Dobra, będziemy się bronić, no. Mamy Vokfa na Defendera. Wiesz, jak to jest Colgrim, no to mam Sirocco na Colgrima, tak? Co prawda jeszcze nie w ręce. Mam nadzieję, że zdąży dobrać, nie? Pozdrawiam Blair Witch, jesteś na kanale, jeśli jesteś na streamie Blair Witch. Gracz spasował. Czemu? Nie miał czym przebić, na równych wygrywam to przypadkiem, nie chciałem. Ale dobra. Niech będzie, nie? No dobra, to co teraz? Warto by było zaatakować, nie? Skorzystać z tego. Jeans lampy to ja nie chcę raczej mieć go. No i co? No poza tym jest okej, ręka już, nie? Nie ma głodyżki, rany. Znowu. Ach, no co mam wymienić, no. Ja chcę mieć tego Vokfa na obrońcę. No! Pieronie jasny. Kurczę. No nie wiem, czego tu próbować cisnąć. Siema Radmahata, dobra, co mieście na obiad? Ja miałem indyka w sosie tikka masala, z ryżem. Kurza piał, no. Ach, bez tej gładyżki mam go blidować. Tak średnio najeża, nie? Trochę. Ale kartę tutaj wygrać by wypadało, skoro wiesz. Skoro to, no, dał nam na równych taką wygraną. Także wiesz, lasce jest. To może będzie podwójny jeszcze lasce, nie? Indyk super mięso, no. Myślę, że ta, myślę, że ta. Masa jest, no wiesz, ja mam 3,5 tysiąca kalorii dziennie teraz. Także jest klawo. No to co? Jakiś Ramon, tylko że te czwórki będę robił, no. No, a z drugiej strony... No dobra. Patrz uważnie. No, fajnie sobie dobrałeś, wiesz? Głosik z zagrobu, cwaniaku. Co za cwaniak? Nie bądź taki cwancyś. Jem na szybkość tortillę z kurczakiem, warzywami, z sosem mango. Oh, sos mango. Coś pięknego. Sosiwo. Ja lubię takie sosiwa różne. A najbardziej lubię sosiwo curry. Sos curry. Ten Rico tutaj to jest hit. No nie, no. Okej, wygrywamy kartę teraz, no.
Nie wiem, czy się mam tym zadowolić, czy co? Chyba nie, co? Kurde, wiesz co? Mógłbym w rygrefa jeszcze wcisnąć za 12 punktów, tak? Nie, czekaj. No za 12 punktów w rygref. On jest teraz spoko, czy potem próbować mistrzów kamuflażu sobie robić, nie? Z iluzjonisty, tylko czy przetrwa mi iluzjonisty, czy mi dwóch przetrwa iluzjonistów, to jest pytanie, nie? No może przetrwają, no bo ja może zablokuję kogoś z tego, nie? Z konicy, no to bym chociaż miał silniki fajne. A teraz mam puste punkty, puste czwórki to nie jest nic atrakcyjnego według mnie. Chyba sobie odpuszczę, wezmę tą kartę w przód, co mnie to obchodzi. Może dobiorę tą nieszczęsną gładyszkę, nie? W końcu. W poprzedniej gierce nie dobrałem niestety. Biorę podwójny lascej. Tak jest. Siema, no. Czyś. Co jest lepsze od martwego? No dobra, rozumiem. Jest, się nadal mu poszła. Coś pięknego. No nie wiem, czy sobie zdaję sprawę, że... Wow! Co to za kolego? Kolego! Drugi miesiąc, Sotum Lemon! Ej! Kolego, ty jeden. Sotum Lemon! No ja tak się dziwię troszkę, bo chłopie, no wiesz, to ty masz 13 wiadomości na czacie. No tak aż za bardzo cię nie kojarzę, a tu widzę już drugi miesiąc z nami, tak? No to witam cię serdecznie, niezmiernie miło cię powitać, stary. Już pięknie będziesz teraz sobie paradował ze srebrnym bykiem, także... Jeszcze z Prime'em, to tym lepiej dla mnie. Super, stary. Pozdrawiam cię, byku. Witam serdecznie na streamku, cześć. Na wiadomości było przy pierwszej subskrypcji, no to progres jest jakiś tam. Progres jest. Nie, ale zobacz, ja nie mam dalej tej gładyszki, stary, nie? I nawet głosu za grubu pieprzonego nie mam. Co to są, jakieś żarty czy co? Nie, no, druga gra z rzędu. Wiecie, co jest mimo wszystko najważniejsze? Że mam tego Wołchwa, nie? I Sirocco. Bo po prostu będę miał co zrobić z Colgrimem, nie? Yellow. Także no... Ale powsadzał parę kart, też zobaczcie, że... No nie zdążyłem się odchodzić z głosu, jeszcze mi wsadził Brygadę, wsadził mi Gina, to bym miał 4 karty mniej, nie? Tak naprawdę. No, to pewnie większe szanse by były na tą gładyszkę. No, ale nie ma, no trudno. Ja po prostu liczę teraz, że... iluzjoniści dadzą radę ustać. Aha, i nie mam też tego, konnicy nawet. Żeby odpalić mi tych... bo chciałem mistrzów kamuflażu zrobić, nie? Żeby mi robili fajnie zasilniki, no ale no, nie dobrałem nawet tego chłopa. No dobra, no jakoś trzeba sobie radzić w inny sposób. Zbyt długie utrzymywanie iluzji może... No trudno, nie? Może dobierzemy. Z lidera zaraz. Coś ciekawego. Jeszcze center ma już! Eww! Ale jazda ty, a ja myślałem center, że ty ostatnio osobowałeś, stary. Jak to się stało? Platyna, platynowy byk. Ja dokładnie nie wiem, nie jestem w stanie określić, jaki to jest byk tak naprawdę. Czy to jest platynowy, czy szmaragdowy, czy szafirowy. Ale coś w ten deseń, czy diamentowy nawet. Ale diamentowy to chyba będę musiał zrobić jeszcze jednego na jakieś następne etapy. Ale siema center, wariaci, cześć. Center, największy wspierający kanał w historii. Witam serdecznie byka. Siemaneczko. Ty, słuchaj center, dzisiaj dodałem filmik, nie, na YouTube. Gdzie czytam recenzję Gwinta i wiesz co tam widziałem raz? Był gościu o niku Dead of Boy był gościu, nie? Tak myślę, czy to byłeś ty? Jedną recenzję dał, ale akurat przychylną. Dead of Boy. Siemano center. Ty, nie mów, że facet też nie dobrał gładyszki, miał 3 karty w deku. To jednak jest ktoś, kto ma mniejszego farta niż ja. Wiem, że Nilfgaard ciągle w mecie jest jako pierwszy. No jest, no co? Tak jest właśnie, no. O, nie zaprzeczam. Hype Train w ogóle jedzie. Aha, czyli teraz dobiorę iluzjonistę. No dobra, nie? No dobra. To lepszy iluzjonista niż, nie wiem, Brygada Gimpera. Spoko, dobiorę iluzjonistę i dopiero potem zagram lidera. To teraz w takim razie chyba trzasnę po prostu tego żółwia, nie? No. Hops. Siups.
Słuchajcie, no ja z przyjemnością, uwierzcie mi, że z przyjemnością zachowam konnicę dywizji Alba na ręce teraz, jeśli dociągnę z lidera oczywiście. Chociaż szanse na to nie są jakieś ogromne, ale naprawdę mamy trzech mistrzów kamuflażu teraz, patrzcie na to. I wiecie ile będziemy mieć jeszcze? Będę miał ich pięciu, kurwa. Będę miał ich pięciu z Wrygrefem, ty, zaraz. Dawaj. Syk, nie? Zagramy sobie teraz tego lidera, myślę. Liczymy naprawdę na konicę dywizji Alba. No, gładyszka też może być, bo może zwiększy szansę na tą konicę w razie czego, znaczy... No, nie. Nie? Co? Z czym do ludzi, stary? Czemu? Co to jest w ogóle, ty? To jest legalne? Nie, no chłopie. Z czym do ludzi, naprawdę. Nie no, hit jakiś, nie? Pff. Serio? Nie no, spoko, nie? Raz, dwa, trzy karty, które by coś zrobiły. Cztery, bo jeszcze Afan by se wyskoczył. Chociaż punkty by były. Dobrałem najgorsze, co mogłem, nie? No i co? Ja teraz nie mam pewności, słuchajcie. Czy pieprzony, czekaj. No nie, no to ja mam na szczycie. A nie, jest Rico na szczycie, tak? Bo tak, bo Morvran oddaje na szczyt talii, tak? Morvran oddaje na szczyt talii. Dobra, no to na szczęście na szczycie jest Rico. Także teraz Riens niszczy mu. Ja mu niszczę swoim Riensem jego Riensa. Przynajmniej tyle, co? Ale że chłopie. Naprawdę, że chociaż nie dobrałem tego, wiecie. Pieprzonej konnicy dywizji Alba, która by mi odpaliła 5 silników przy Wrygrefie. Czajcie to. 5 punktów pasywnie by mi robili mistrzowie kamuflażu. Jakbym dobrał cholerną konnicę. Albo gładyszkę, która by może jeszcze też pomogła to dobrać. Wiem, że strasznie narzekam, no ale... Ej! Mam powód. No i co? No i gram go, nie? No bo co? Ajajaj. Cyk, chłop, jakie to by było piękne, nie? 5 punktów przez jeszcze 5 tur. 25 punktów by mi zrobili chłopaki. Robiłoby wrażenie. Co za zawał, jakiś sprytny, ty. Myślisz, że on ma Kolgrima? Ja myślę, że ma jeszcze Kolgrima. Fuck, jak go nie blokuje, szczerze, ja go nie blokuję. Niech mi zniszczy coś, nie obchodzi mnie to chyba. Ja wiem, że on ma Kolgrima, chociaż on nie będzie jakiś potężny, ale Riens ile mu zrobi punktów teraz? No co? No, 6? Kolgrim, umówmy się, no chyba więcej, nie? Coś tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to wygram, bo naprawdę będzie szkoda, jeśli przez taki niefortunny dobór to przerżniemy. No, mówiłem. Ale bez Defendera, czyli tak trochę... Prawie go turniej zabija, nie? Damn. Ciekawe, co ma jeszcze na lasce. Ja robię jeszcze 8 punktów tylko, nie? Nie chcę nic mówić, ale... Nie no, robię to raczej. O, mamy to. Nawet nie muszę rzucać tych kart. Także spoko wyszło. A już nie chcę mówić, co jakbym dobrał tą blokadę, nie? Do widzenia. Trzymaj się tam, Kolgrim. GG. Jakieś o, odliczenie, nie grałem dzisiaj na to. Wymieniamy Heidavera oczywiście. Wymienię sobie jeszcze jednego iluzjonistę. Rico. Nie wymieniam, żeby się nie zaciągnąć brygadą Gimpera. Dobra, spoko. Fajnie, że mamy tutaj z czego zacząć, nie? Jest głos zagrobu, jest też żółw Artfane. Także spoko. Jedę kolejny top card. No właśnie muszę Venę złapać. Kurde, no nie wiem. Może jutro nagram topkę jakąś. Nie, chociaż nie, bo jutro będzie ta talia raczej. Kurde, nie wiem, Rad Mahaton. Zrobiłbym jakąś topkę. Wiem, że ludzie też by chcieli. Zrobiłbym, kurde, jakąś, no. Postaram się może w tym tygodniu jakaś, żeby wleciała. A tak chociaż jedna w tygodniu by mogła być, nie?
Jedna topka w tygodniu, już nie, w miesiącu to aż głupio brzmi, bo to strasznie rzadko, ale w tygodniu może by szło chociaż, albo jedna na dwa tygodnie chociaż, bo to też rzadko się wydaje, no ale... Nie no, nagrałbym topkę, masz rację, no. Może, ej, dobra, Rat Mahata, spróbuję jutro nagrać. Tylko jaką topkę, piszcie teraz, jaką topkę byście chcieli zobaczyć. To od razu złapię zajawkę od was jakąś, wenę i będę może sobie kminił, nie? Dzisiaj jeszcze wieczorkiem, a jutro może nagram razem z tym filmem, który, z tym deckiem, który teraz ogrywam, to dwa filmy sobie nagram może. W ogóle odblokowałem mecze Taliami Widza i mecze z widzami za punkty kanału, jak ktoś nie mógł, bo to było zablokowane wcześniej, to, a dzisiaj chcę to śmiało, nie? Bo nie będę całego streama chyba chciał grać tym deckiem tylko. Nie wiem, czy się ten Wołch przyda szczerze na jakąś nagrodę. Chyba nie. Szkoda, bo musiałem grać karty po prawej od silnej dali tak raczej. I będzie... No, za niedługo będzie groźba, że mi wyleci. Ciao, siema, Stąpoczek, super. Cię żyje. Dobrze się żyje, stary. Fajny weekend był, luzik był. Piszcie, jaką chcecie topkę, żebym ogarnął następną może. Teraz. A, zmienił zdanie, chciał tutaj truć, jednak poszedł tutaj. No dobra, nie? Spoko. Dobra, i teraz pytanie, czy jeszcze chcę tutaj... No nie, olewam, już pas mój. Chyba nie będzie drugiej rundy, wydaje mi się, że on tego nie zrobi w karcie. Będzie na raty to zrobi, czy zrobi w karcie? 11 punktów, tak o. Zobaczymy zaraz. Maxi za Hajdawera? I dwa razy... I za dwa turnieje na gonkę? Kurde. Ale ja tu nie nakładam statusów, nie? I nagonka często byłaby niezręczna. Jedyny status to jest konnica dywizji Alba, stary. Więc nie wiem, czy to jest, by było optymalne. Szczerze. Okej, okay, hiena, tak? No dobra. Ryj w karcie, czyli może pogramy R2. Ale tak jak mówię, lubię grać R2 tutaj. Lubię być blidowany, bo często naprawdę kończy się to wygraną kartę moją, nie? Także potem w tej R3 już tylko działamy dalej, chociaż z Kaligiem je zrobiło z kartą straty, ale nie dobrałem wtedy Riensa, więc no... I może się odchodziłem do dwóch kart. No i to jest fajna ręka, no co tu mogę mówić, Rico tylko sobie pójdzie na spacer. Szkoda, że nie ma tak naprawdę jedynie mistrza plak, nie? Albo grzyba, no to bym chciał może. No dobra, to w sumie wymienię turniej jeszcze, nie? A, to jest konica dywizji Alba? No dobra. Zawsze jakiś target dla Ramona dodatkowy. No. To tam gramy coś, czy... Kmini przeciwnik, co robić? Co to? Alicja mi zrobiła kawkę. Najlepiej. Dzięki, Aluś. Ale... Ej, kurde. Zostałem kawcie. O kurza, pił. Ale będę teraz leciał z tematem. Niezły kurt w sumie. Ty, mocny jest.
Ale ubolewam, bo chyba mi się nadal wyleci teraz, no. Zobacz, cholera. Się nadal mi poleci, co? Niekomfortowo. Nie podoba mi się to. Chyba, że nie zejdzie poniżej tej karty. Dobra, czekaj, ja zrobię tak, nie? Zrobię tak, nie? I może on nie schodzi poniżej tej karty. Może mnie po prostu tak. Skoro go wyrzucił tak, o tak głupio trochę. Będzie to grał? Jaka kawa? Z ekspresu. Czarna. Po prostu. Jaka to jest? Chyba mamy lawazza. Lawazza, nie? To lawazza chyba się tak włosko to brzmi, to chyba. Lawazza taka. Top 10 kart z największym damage. Top 10 dowódców syndykatu. top brutalnych krwawych artów. O, top 10 brutalnych. To brzmi spoko. To brzmi spoko, Radmahata. Teraz dopiero przeczytałem od panów tutaj sugestie. Okej, gramy to jednak. No dobra, no to spoko, to dawaj. Jestem gotów, nie? O, z haraczem. No dobra, nie? Niech ci będzie, stary. Co mi to tam? A. Dawaj kolejną hienę. Patrz uważnie. Ale będziemy wydawać monety. Teraz pas robi? Teraz mi się nadal ucieknie, no. No trudno. Ale on użył magistra, no. Nie wiem. Top 10 największych pożóg. Ale to nie, no w filmiku. To będzie tak, to będzie, mi chodzi o karty, nie? Chodzi o karty ogólnie. Także top 10, wiesz, no robiłem top 10 łysych i top 10 postaci o największej masie. Więc coś w tej konwencji, nie? Top 10 brodaczy mogę zrobić. Top 10 brodaczy może by było spoko. Słaba się nadal, ale okej. Ach, turniej dla rycerzy. Siema Ursus, cześć. Ja od roku mam V60 i polecam fanom dobrej kawy z tego sferuska. Przelewanie trwa do 10 minut, ale poranny rytuał kawy jest moją codziennością. Wow. No taki rytuał, wiesz, taką porządną kawą to już naprawdę spoko, nie? To no fajnie. Rzeczywiście. Znowu. No dobra. Co mam być z liderem? Stracę dużo. Dużo punktów mi to zabierze, nie? Nie muszę teoretycznie. Szkoda, że mi wybił te hieny, bo chciałem sobie zagrać Fistech. A tak to zagram po prostu Lidię tako. Zobaczymy, co dostanę. Może nie będzie konieczności grania lidera. Nie, kiepskie to jest, niestety. O, serio. To nawet nie zabiję mu tego maga, nie? Nieszczęsnego. God damn it. Kiepskie. Serio. Kiepski. Kiepska Lidia. Ale cały czas go wyprzedzamy. Dwa razy remis z rzędu, najgorzej. Czy będzie odcinek z tej talii Ursus? Tak. Myślę, że będzie, bo jest fajna. Jutro. Wydaje się, że będzie. Papa Americano. Także spoko, bo chyba będzie kontynuacja tego materiału z recenzjami, z recenzowaniem recenzji, bo skoro na Steamie jest jeszcze mnóstwo opinii, no to fajnie. Dwa razy na Double Crossa i dwa razy remis. Ej, nie, ja nie lubię tego mirroru grać. Wiesz co, ja nie potrafię. Muszę, nie wiem. Grałem asymilacją, to wygrałem tam jakiś mirror, ale raczej nie gra mi się dobrze. No i co, lider, tak? Musi lider?
Ale teraz z Sirokiem... zapia, wiesz? Może nie musi iść, może Siroko dalej, co? No chyba, że lider, nie? I Gładyszka. Dobra, dawaj. Dobra, dajesz. Zróbmy to. Super. Dobra, to oddajmy, powiedzmy, turniej tego w Regrefa. Teraz jeszcze lider. Raz, dwa. O, spoko chyba, czekaj. Jeden misplak został, tak? No to idealnie. No to tak, raz, dwa i trzy, nie? Ideolo. Bo to jeszcze fajne punkty mam, nie? Z tego mistrza plag, tak naprawdę. No i co, on teraz pasuje chyba. Czy tak, coś chce jeszcze wyciągnąć? No to ja sobie zagram chyba. No właśnie, no będę musiał tego mistrza plag zagrać raczej. A jak ten weekend wam minął, byki? Pas, super. Ma lidera jeszcze troszkę, ma trochę monet. Ale ja tutaj mam kartę w przód, tak jak mówię, no tutaj ciężko nie wyjść z kartą przewagi po rundzie drugiej, naprawdę. Jeśli facet nas chce blidować, nie? Bo tempo jest super. Z liderem i gładyszką. Fajnie, że mam Riensa. No, perfekto, nie? Perfekto. W deku zostanie nam tylko Rico. I będzie dobrze, nie? Dobra. Dawaj tego grzyba. Co tu mamy ciekawego z tych brązów? A co, no? Na starcie chyba zagram tego maga. Albo hienę. Potem wchodzi drugi iluzjonista, potem w regref. O, myślę, że to zrobimy, nie? A macie tutaj niby te cztery monety, ale... Naprawdę mamy fajny punkt. No. Zatruł. Skubaniec, więc trochę lipa. Też czekaj, on grał tak. On grał dwa fistechy i dwóch ulicznych dealerów, więc... Mogę tutaj zakładać, że to jest tylko 4 punkty, czyli 4 monety z tego fistechoma, nie? No bo po prostu, no nie wiem, skąd miałby wziąć piątą truciznę, chyba że gra wściekłych zmutowanych psów, no to... Wtedy mu zwrócę honor. Fajny wygryw, przyjemny za 14 punktów może być, nie? No. Ale to za chwilkę. Najpierw turniej dla rycerzy. Coś mi podpowiada, że jakoś ujdzie nam tutaj ta gierka na sucho, ujdzie nam... No... Wyjdziemy obronną ręką z tego pojedynku, ale... Zobaczymy, tak? Nie mówimy hop, on tu już jakieś haracze użył. Savola na pewno... Chociaż w sensie król żebraków na pewno też wyskoczy. Ale... Tak mówię troszkę pewnie, bo... Zobaczmy, mamy super punkt, no tutaj mamy 14, tu mamy, słuchajcie, 11, tak? Sirocco, no bardzo fajny Riens na kogoś tam, nie? No prawdopodobnie poleci na Savolę, a rozkaz na... Tak zrobiłeś, a to sprytne dosyć, nie? A to dosyć chyba sprytne, chociaż... No dobra, nie? Teoretycznie on może być ważny dla niego, nie? Pytanie, czy on ma jakieś wesołki, bo jak ma wesołki i ma lidera, no to on mi zdejmuje Riensa, nie, teraz. Chyba, że wzmocni Riensa grzybem, nie? Bo mógłbym zdjąć mu tego maga. Nie wiem, czy to nie będzie spoko tak naprawdę, bo on mu parę punktów zrobi jeszcze, nie? Aha, czekaj, ale... Aha, bo on Filipę grał. Nie, to nie działa mi. To jednak... nieważne. Gramy w Rygryfa po prostu. Nawet fajne punkty w tych magów, nie? Dobra.
No, zaraz trzeba będzie grać tego Rensa, nie? Jeśli 2 do 13, mamy tutaj 6 punktów, on ma całą sakwę, nie? Pełną sakwę. Sirokował mi za piątkę, tylko strasznie słabe Siroko. No nic, gram tego Riensa. Niszczymy mu chociaż tego Roivena, to chyba ok w miarę. Nie wiem. Cyk. Ciach. Kliknę grzyba, żeby zwiększyć czas na przyjście. No ale to raczej jest Savola, nie? I niszczymy mu przerazę rozkazem z Riensa. Wygnam mu jeszcze coś. I do widzenia, nie? Wygnam mu Koba, który jest jego jedynym spenderem. Nie muszę tego robić, ale... Ej, sorry, że to robię. W przeciwniku wybacz mi. Yeah. Kurde, fajnie siadło, nie? Naprawdę gicik. I sorry, że tam kopałem leżącego już, ale... Postarałem się zrobić bardzo szybko to. Ponury wąsacz! Ponury wąsacz z subikiem, ty!